Yo, ho, ho! Właśnie jedziemy do drugiej naszej radiosłuchaczki! Do pani Krystyny! Kierunek! Gotowa. Knyszyn! Pewnie, że lepiej byłoby być królową, ale ja dziś wybieram Mikołaja. Nie byle jakiego, bo niebieskiego. Ho, ho, ho! Mikołaju, co my tam mamy? Śnieżynko, zobacz, co my tam mamy. O, zapakowane prezenty? O, myślę, że to jest kawa i może ekspres do kawy? Tak jest, bo właśnie dzisiaj przyjechaliśmy do Knyszyna, aby odwiedzić naszą grzeczną radiosłuchaczkę, pani Krystynę. Nie wiemy, czy jest grzeczna, ale na pewno o to zapytamy i może ten prezent w Knyszynie zostawimy. Tak jest. Także w drogę! Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj Niebieski Mikołaju, gdzie? Ho, ho, ho! Jesteśmy dzisiaj w Knyszynie, w miejscu pracy naszej kochanej radiosłuchaczki, pani Krystyny, która pracuje w sklepie, na dziale mięsnym. Knyszyn nas tutaj przywitał, Niebieski Mikołaj jest w Knyszynie. A dlaczego jesteśmy w Knyszynie? To mamy tutaj na kartce. Drogi Mikołaju, proszę przeczytaj. Tak, to jest list od pani Krystyny. Kochany Niebieski Mikołaju, zapraszam ciebie do siebie, bo chcę ci pokazać, jakie mogą panować stosunki między synową a teściową. W tym roku mój syn się ożenił. Ponieważ nie miałam córki, teraz mogę śmiało powiedzieć, że ją mam. Diana, bo tak ma na imię synowa, jest wspaniałą, ciepłą osobą. Wnosi do naszego domu wiele radości. Staramy się ze sobą dużo rozmawiać, chociaż czasami brakuje czasu. Tak pomyślałam, że ekspres do kawy i kawa by dodatkowo nas jeszcze połączyły. Cudownie byłoby spędzać czas razem przy kawce i domowym cieście. Bo co jak co, ale ciasta Diana piecze bardzo smaczne. A pani Krystyna bardzo pięknie pisze i ten mail bardzo nas urzekł. Mam nadzieję, że pani Krystyna jest dziś w pracy. Spróbujemy wręczyć ten prezent. Drogi Mikołaju, czy dasz radę unieść ten worek? Bardzo ciężki worek, ale dam radę. Idziemy, szukamy. Pan nas też filmuje. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ale to nie dla pana prezent. Szkoda, szkoda. Ale może na kawę pan się załapie. Szukamy, szukamy. Tutaj pani. Dalej, mamy tutaj przewodnika. Dzień dobry. Pani Krystyno! O nie. Tak nas pani wita. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry pani Krystyno. Dzień dobry. Mamy tutaj coś dla pani, ale oddaję głos Mikołajowi Niebieskiemu. Polskiego Radia Białystok. Jakiś liczny. Pani Krystyno, musi paść teraz pytanie. Czy była pani grzeczna? Oj, bardzo grzeczna byłam. Może szefa można zapytać o to, czy byłam grzeczna. Szef uśmiechnięty, ale ja podejdę. Szefie, czy pani Krystyna była grzeczna przez cały rok? O, przez cały może nie, ale ostatnia była bardzo grzeczna. Czyli na pewno od momentu, gdy wysłała do nas tak, mail. Tak, jest grzeczna i bardzo dobra pracownica, także na pewno prezent od Mikołaja się należy. Prezent się należy, a więc czyńmy Mikołaju tę powinność. Pani Krystyno, czy możemy panią prosić do nas tutaj? A jak miło, że pani ma też niebieski fartuszek. Ja uwielbiam niebieski kolor. Lubi pani niebieski kolor? Uwielbiam niebieski kolor. Mój ulubiony kolor. Pani Krystyno, ja zapytam, czy nic w stosunkach, jeśli chodzi o synową, od czasu wysłania informacji do nas się nie zmieniło? Nie, w żadnym wypadku. Napisała pani, że synowa piecze dobre ciasta, a takie tak. Specjalne to jakie? Pani Walewska. Czyli? Jakie to ciasto? Ciasto żdebem, z migdałami, z bezą, super. Synowa super, teściowa widzę, że też super, bo uśmiecha się mamie o swojej synowej. Mam nadzieję, że się nic nie zmieni. Na pewno się nie zmieni. Tego życzymy między innymi przed tymi świętami, na te święta, a to jest prezent dla pani. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ekspres ciśnieniowy oraz zapas kawy. Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie. To prezent, mam nadzieję, że tutaj szef pomoże. To no czekamy na kawę teraz, nie? Na kawę, nie tak, ma tak zaraz będzie kawa. Zaraz dziękuję. Pani Krystyna, ja chciałam przy okazji zapytać, jak te przygotowania do świąt u państwa przebiegają, jeśli chodzi na przykład o sprzątanie.
No, posprzątałam przed weselem syna akurat, a teraz już takie końcóweczki, dopieszczanie, że tak powiem. A kawa i ciasto z synową, czy również sprzątanie przedświąteczne, to dopieszczanie? Razem, jak na razie razem. A to sprzątanie i te przygotowania przedświąteczne to właśnie zdejmowanie pielęgniarek i trzepanie dywanów? Czy to w związku z tym weselem, które było, już na razie Pani było, omówiła? Ale jeszcze trzeba dopiszczyć. A dlaczego my tak sprzątamy przed tymi świętami? Ja na przykład czuję się po prostu, czuję się fajnie, jak się wchodzi do domu, jest czysto, jest tak miło, jest ta świąteczna atmosfera. Ale pamiętamy też o tym, że nawet jak nie do końca wszystko posprzątamy, to święta i tak będą, bo one są w naszych sercach. Tak, dokładnie. Najważniejsze, żeby były rodzinne przede wszystkim. Miłe, rodzinne, spędzone właśnie w takim rodzinnym gronie. A myślę, że ten prezent od Niebieskiego Mikołaja Polskiego Radia Białystok właśnie w tym Państwu w tym roku pomoże. Dziękuję bardzo. Myślę, że pomoże. Wszystkiego dobrego. Wspólna kawka przy wspólnym stole. I cieście od synowej. Tak. Wesołą świąt. A właśnie, i pozdrawiam synową oczywiście, syna też i całą rodzinę. Przede wszystkim tatę, który jest w szpitalu w tej chwili. A my dołączamy się oczywiście do tych życzeń rodzinnych, spokojnych. No to pozdrawiam całą ekipę Lewiatana, współpracowników. Oczywiście, bo tutaj dziś jesteśmy i życzymy oczywiście, żeby ten zapach kawy roznosił się i powodował, że te święta naprawdę będą rodzinne. W tym roku z synową po raz pierwszy. Jako synową. Tak, dziękuję bardzo.